Dzień dobry w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku jesteśmy na mojej farmie. Ła. Jak to zwykle. I dzisiaj widzicie, już zatankowany, wynajęty, już przyszły pieniądze. Musiałem za niego zapłacić 5 szmaragdów, 2 szmaragdy za paliwo. Nagrywam to drugi raz, bo mi zawiesiło. Bo ten mod, który właśnie tutaj widzicie, bardzo zawiesza. I no właśnie, bardzo zawiesza i to bardzo mi przeszkadza. Tu jest już ten. Dobrze. I musimy sobie to poustalać. Teraz poczekajcie, bo my tu będziemy robić sobie już podpole. Raz, dwa, trzy, cztery. Tu mam po trzy, a tu zrobię po cztery, bo to takie inne, ok? Raz, dwa, trzy, cztery. I raz, dwa, trzy, cztery. Czyli tutaj już trzeba zacząć. O, wykopia. Pyk. I raz, dwa, trzy, cztery. I w sumie nawet dobrze. Tutaj podczas robienia tego sobie wyłączę potwory, bo będą one nam tylko jedynie przytwarzały problemów. A ja chcę mieć wszystko pod kontrolą. Nie. Nie uczy, że mi się zaciął. Uf, na szczęście nie. Będziemy to też robić w nocy. Zobaczymy, jak to wyjdzie i później musimy to tak. Wlać tam wodę i naszykować to pod właśnie. Bo my robimy teraz dziurę, nie robimy tego. Nie oramy. Będzie trzeba wziąć to pod oranie i mam dla was ciekawą rzecz, ale to w sobotę się pojawi. Taką informację ciekawą. No to pyk. Tutaj nakręcę, o. I posprzątam. Później to wyrzucimy gdzieś. Jeszcze nie ma. Chociaż do kosza mogę. Nie wiem, gdzie jest dokładnie wysypisko. To bym wziął jakiś, nie wiem, koparkę i bym tu podjechał. Znaczy wywrotkę i bym tu przyjechał, wziął. Za niedługo zima, więc trzeba jakoś się troszeczkę naszykować na to. Chociaż może nie powinnam teraz robić tego pola, ponieważ pole za jakiś. W sumie to też mi jest niepotrzebne. Nie, to będzie mi dzisiaj potrzebne. Ponieważ będzie też przecież za niedługo zima, to pewnie śnieg zasypie. A ja muszę wam tak powiedzieć, że po co mi są jeszcze to? O, bo nagrałam drugi raz, więc wam jeszcze nie powiedziałam. Będą mi właśnie podłożenie. O, tutaj. Ponieważ widzowie musimy tutaj podłożyć, aby móc wjechać naszym kombajnem pod właśnie no ten daszek, więc po zrobieniu pola zajmiemy się tym, a właśnie miałem wziąć rzecz. Hop. Dobrze, więc idziemy. O, kasztan. Kasztan, ja lubię kasztany. Znaczy nie jadłem nigdy, ale chodzi o. Nie chodzi o te jadalne. A, ale zanim właśnie tym weźmiemy, to powinienem jeszcze tą wodę wlać. No tak. Zapomniałem. Raz. I nieskończone źródełko już jest. Tu. 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 Dobrze, tutaj trzeba powlewać. I znowu nieskończone. Znaczy, jeżeli Minecraft by miał bardzo taką inną logikę, że na przykład owlejesz, to musisz jeszcze tam wlać, to ja nie wiem, jakby to zrobił, bym się tutaj męczył. Pługiem tutaj podjechaliśmy. Znaczy, podjechaliśmy. Ja wziąłem pług, tutaj podczepiłem. Tylko właśnie, trzeba tu jakoś to obliczyć, ile to klocku zabiera. Dobrze. Czekajcie. Cztery? Chyba 4 na 4 zabiera. Znaczy, robimy. To 4 na 4. Hop. Hop. Dobrze. I tu bym zrobił 4 na 4, bo mi się nie chce tam. O, i to będzie takie małe pole.
Oj, oj, oj. Więc tak, kombajn odwiozę go po odcinku, a teraz pozbierajmy i trzeba będzie wyrzucić. Znaczy, nie wiem, gdzie. Znaczy, wysypisko już mówiłem. Muszę zobaczyć to wysypisko. Jeszcze podobno mają coś wybudować w tym mieście. Znaczy, miasteczku, okej. Okay? Coś tam chcą wybudować, więc poczekamy. A w zimę będzie jak coś ciekawego, mówią. Tym słyszałam. Więc przyjdzie się, zobaczy. Więc tak. Przepraszam, kasztanie. Teraz robimy to. Tym będziemy. Nie wiem, czy teraz. A tutaj odłożę. O. Kukurydzy jeszcze mam nasiona. I pszenicy. Nie wiem, dlaczego z pieniędzmi tak teraz myślę, chodzę. O. Jak to by zrobić? Pyk, pyk, pyk. Kilofa nie mam. Ajajaj. Zmarnujemy trochę. Jeżeli niedobrze, to muszę ostrożnie teraz, bo przecież kilofa zapomniałem. Ja ci tak to wziąłem. A tego zapomniałem. Myślę, że tak widzimy. Jak? Jak to się wzięło? Podwójnie. Ja cię widzę, no trzeba coś tu wymyślić. Ej, aj. Mam pomysł, porozdzielam po jednemu i będzie trzeba rozkładać, a nie, że tak, o. Pyk, 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 pyk. Jak? Tak to teraz zrobimy, o. Oj, teraz będzie lepiej, bo pewnie nie będzie, no i schodkami, no i tym muszę iść. No i trzeba to jeszcze zrobić. Tutaj trzeba, o. Trzeba tu położyć, tu położyć, tu położyć i tu położyć. O, i będziemy mieć idealne tutaj, prawie idealne. Ale mamy i tak tu już więcej. I tak to więcej będziemy mieć. No. I tutaj położymy. No ja cię! Czemu tutaj położyło się? No. A, jeszcze do tartaku tam sprawdzałam, ale tylko te drzewa mamy w okolicy, więc tylko to będzie. No ja cię. I zmarnujmy tyle płotków. Znaczy schodków, bo przecież drogi jest. O! No i sprzedam chyba płotki. Znaczy płotki, ja cię schody. Tam 5 schodów to ile, no. Gdzie bym schody pochował? Gdzieś bym schody pochował. A tutaj weźmy. A pieniądze też. Wyrzućmy ziemię. No i tak, trzeba teraz oddać traktor właścicielowi i to na tyle. Myślę, że maraton wam się podobał taki. Chociaż tak to już od jakiegoś tam tylko jakaś osoba mnie ogląda. Nie łani tak. A jeszcze nie łani tak, że nie zostawicie subskrypcji. 37 osób. Nie zostawiło subskrypcji. No nie ładnie tak. A my teraz musimy zawieść. A właśnie. Zawieść. Ja w tym prędzej poginę. Dobrze. Ryzyk fizy. Ała, 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 ała. O. O. Wyjechałem. Znaczy trzeba teraz pojechać, oddać. No to jedziemy. Nie chcę wjeżdżać mi się przez to. Dzień dobry. Pewnie zastanawiacie się, od kogo ja to pożyczyłem. A zaraz zobaczycie, od kogo to pożyczyłem. Okazało się, że ktoś kupił to. Tylko, że jak była tu wioska, to osoba to kupiła, a teraz nie ma co z tym nic. Ja cię potrąciłem. To była jego wina.
A właśnie już widzicie, kto jest właścicielem. Tak. To on. Nic. Właściciel właśnie. Bo to jest. Znaczy właściciel, no. Do niego to należy. Już wszystko zabrało. Ten silos i. Jak był. Jak tu była wioska. Nie było tego silos. Znaczy silos był mniejszy, on mówił. A teraz jak zrobiło się miasteczko, to powiększą, ponieważ tam. Jakiś tam. Gdzieś jeszcze jest, mówią, że wioska. Tylko drogę dopiero podprowadzają do tej wioski. No to ciekawie może być. Nie, chętnie. Ja bym zobaczył tą wioskę. Jeżeli chcecie zobaczyć, to możecie stawić łapki w górę. I w nas i może w następnym albo w następnym odcinku weźmiemy te. Do tej wioski pojedziemy. Do której zobaczymy, jak im długo zajmie robienie tych robienie właśnie no podczepienia. Tu trzeba posprzątać, kosić trawy, pyk. Oj, serio tak szybko? Dobrze. Samochód mogę znalazłem tańszy, bo ten jest droższy, paliwo chodzi. Do tego za 5% to są 2. A za cały bak w innym samochodzie chcą 3 szmeragdy. To jest moim zdaniem tańsze niż to. Ja się z wami żegnam. No widzicie, krótkie odcinki robię oni dawno, co nie? Więc ja się z wami żegnam. Tutaj macie mój kanał, tutaj macie mój odcinek. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!